Kolejny, zmiana uchwały nr 48 przez 628 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na pracę remontową konserwacji na troskę przy zabytkowych grobowcach i pomnikach na cmentarzu Rakowickim i stałym cmentarzu podgórskim oraz rekonstrukcję na grobku żołnierzy polskich na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Planzoty według protokołu pochowania w roku 2012. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 932, jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Przystępujemy do pierwszego odstąpienia od drugiego czytania. Głosem za, głosem przeciw. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 25 osób za, 0 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. Dziękuję. Teraz głosujemy całość uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem według druku nr 932? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 26 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 932. Kolejny druk, zmiana uchwały nr 40 przez 531 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na utrzymanie konserwacji, pielęgnację terenów dzielonych na cmentarzach komunalnych oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Planoty według protokołu typowania 2012. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 933, jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wniosku nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wiedzę, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem według druku nr 933? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 933. Kolejny druk, określenie stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarza komunalnych w Krakowie na wykonanie remontu filarów wzdłuż kwatery regionowej i cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 388 kwatery partyzanckiej na cmentarzu Rakowickim pomnika Ukraińców zmarłych w obozie internowania na Dąbiu oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2012 położonych na terenie Krakowa. Projekt prezydenta R.S.K. Krakowa, druk nr 934. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania? Kto jest przeciw temu wnioskowi? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Jest. 33 osoby za. Bardzo proszę o naprawę urządzenia. Jedna osoba przeciwna, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. Zanim przystąpimy do głosowania projektu, bardzo proszę o naprawę.
Czy już? Już. Przystępujemy do głosowania. Projektu według druku nr 934. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 934? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 934.